Karty oceny rozwoju psychoruchowego KORP są testem przeznaczonym do oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Karty przeznaczone są dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i innych specjalistów dokonujących oceny rozwoju dziecka. Karty pozwalają ocenić umiejętności, które dziecko powinno osiągnąć w poszczególnych sferach rozwoju obejmujących rozwój ruchowy, rozwój motoryki precyzyjnej i lateralizacji, rozwój spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój komunikowania się i mowy, rozwój emocjonalno-społeczny, rozwój funkcji behawioralnych, wiedzę i umiejętności uczenia się. Narzędzie KORP składa się z materiału merytorycznego i autorskich pomocy. Materiał merytoryczny zawiera podręcznik, instrukcję szczegółową, karty diagnostyczne. Do prób opisanych w kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które umożliwiają przeprowadzenie badania. Karty diagnostyczne są również dostępne w programie COMCOD, który umożliwia zarządzanie dokumentacją diagnostyczno-terapeutyczną. Uzyskane podczas badania wyniki należy nanieść na graficzny profil rozwoju psychoruchowego dziecka, znajdujący się na karcie podsumowania. Jeżeli dziecko uzyskało wynik na poziomie prawidłowym, oznacza to, że jego rozwój jest charakterystyczny dla danej grupy wiekowej i nie ma potrzeby kontynuowania badania. Natomiast jeżeli dziecko uzyskało wynik na poziomie niskim, oznacza to, że jego rozwój w danej sferze jest obniżony. Należy wówczas kontynuować badanie, wykorzystując karty z próbami diagnostycznymi z niższego poziomu wiekowego, aby dokonać oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Jeżeli dziecko uzyskało wynik na poziomie wysokim, można wówczas kontynuować badanie, wykorzystując karty z próbami diagnostycznymi z wyższego poziomu wiekowego. W programie COMCOD zamieszczony jest także moduł KORP-PT, który umożliwia generowanie indywidualnych programów terapii dla zdiagnozowanych dzieci. Trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę z narzędzia KORP korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat. Wydawnictwo Comlogo organizuje szkolenia dla placówek.